Nas oczywiście najbardziej cieszy wielki sukces wrocławskiej ekipy brata Alberta. To oni pokazali, że nie straszna impresja i gra przed własną publicznością. Udźwignęli ciężar turnieju i zajęli trzecie miejsce. Wielki finał oglądała spora grupa kibiców. Nasi mogli liczyć na doping podczas całego turnieju. Do Wrocławia zjechały męskie reprezentacje Rosji, Niemiec, Ukrainy, dwie drużyny Litwy. Zagrali też Austriacy, Węgrzy, Luksemburczycy, dwie kadry polskiej drużyny z kraju. Mistrz Polski, Nowy Dworek, wicemistrz Monar Luta i brązowy medalista Monar Nowolipsk. Zagrały też zespoły przyjaciół i dwie drużyny brata Alberta Wrocław. Tytuł z poprzedniego roku bronił Nowy Dworek. Tym razem jednak to goście z Rosji zostali najlepsi. Tegoroczny turniej był jednym z wydarzeń wpisujących się w obchody roku świętego brata Alberta. Organizatorami tego wydarzenia sportowego były Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta, Koło Wrocławskie oraz Stowarzyszenie Reprezentacja Polski Bezdomnych. Środki na zorganizowanie mistrzostw pochodziły od sponsora oraz z dotacji gminy Wrocław, uzyskany w ramach rozstrzygniętego konkursu. Dziękujemy za weekend pełen emocji. Czekamy na kolejne starty naszych bezdomnych piłkarzy. Jak zwykle dostarczyli nam bardzo dużo frajdy.